Yo, moi drodzy, z tej strony Shiro i gramy już na trzecim odcineczku. Właśnie skończyłem nagrywać drugi odcinek i biorę się szybko za trzeci. Dobra, mieliśmy ulepszyć ten nasz mieczyk, ostrze Sigin na poziom drugi. Na poziom trzeci. Paznokcie Heltinga, kurde, 7 sztuk, ale pech. Dobra, ale może dzięki temu przynajmniej zrobimy sobie jakiś armor lodowy. Co wy na to? Niezamarzający talizman niestety nie. 2, 3, 3. 3, 4. No i tak nam zbytnio na dużo nie starczy. Dobra, zrobimy sobie dzikie łachmany. Dzika grzywa może nam starczy. Powinno. I starczyło, świetnie. Zakładamy to. Tych zielonych nie będę wcale wyrzucał, bo czasem bywa tak, że nie stać nas na żaden... Nie stać nas na żaden... O Jezu, oddałem wszystko, kurde, nie chciałem. Nie stać nas na żaden inny arbor, żeby go na przykład naprawić i się robi problematycznie. Dobra, ekipunek pełny. Nie jest dobre. Damy resztę przedmiotów tutaj, żeby on też sobie mógł z tego korzystać, bo możliwe, że ja cały czas latam z tym wszystkim i nic nie oddaję. Ale nie chciałem do warsztatu, chciałem do skrzyni. Też mi wyrzucę. Dobra. No rozmyśl wszystko. Masz przyjacielu, ciesz się z tego, co ci wrzuciłem. Możesz mówić, że jestem ham, ale wcale hamem nie jestem. I miałem jeszcze iść tu, odłożyć te nasze epickie i legendarne. To sobie zostawię, bo nie wiem w sumie, co to daje, a nie chcę tego marnować tak na bezczela. Dobra, robimy sobie odporność na zimno. Się przyda i lecimy tam, gdzie skończyliśmy, czyli gdzieś tutaj, tak? Tak. Wyskoczymy sobie stamtąd, polecimy dalej na zimowy biom. Bo tu chyba dało się zeskoczyć, tak? Tak. Trochę drewna. No to już po 23 sztuki duszy leci. Ej, to nie jest tak mało. Za jedno drzewo? Kolej, ooo. Jednak te ulepszone narzędzia na maksa są spoko. O właśnie, no i doszedł nam healing z tego miecza na drugim poziomie. To jest miłe. Dobra, używamy odporności. Właśnie, to są o tyle problematyczne moby, że mają tarcze. A jak one mają tarcze, to nas odpychają małpy jedne. Ale wbiliśmy level przynajmniej, to tyle dobrze. Brzuski. No tu już leci po 30 nawet. O, i jest jakiś handlarz. O. Guty Ragnaroku pieją. Zaraz lecimy na Jotuna. Lecimy na tego Jotuna, bo już w sumie tego Jotuna robię od tamtego odcinka i go jeszcze nie zrobiłem. Aktywujemy tutaj nasz teleporcik. Nie wiem, ile jeszcze mamy tej potki. Tu nie ma pokazanego, nie ma pokazanego. O! To jest spoko. Robimy tego kampa i lecimy na Jotuna. Chyba, że on już tego Jotuna robi. Tak też może być. Dobra. Gdzie jest nasz przyjaciel? On się tłucze z Jotunem, kurde. Dobra, to wiecie co? Robimy szybki comeback. Chociaż tu był teleport, kurwa głupi jestem, nieważne. I lecimy pomóc mu z tym Jotunem, bo on sam tego Jotuna napierdziela.
Bym wiedział, przyjaciel, że ty go robisz. No, tu by się ogień przydał. No widzę, że on ogień ma. No to ja widzę, że mu leci całkowicie inaczej. Chyba, że koleżka chce samemu sobie nabić tego jutuna. Tego nie chcesz walić. No dobra, skoro mnie o to prosisz, to nie ma problemu. Czyli o to mu chodziło. Na czym polega to dokładnie, to nie wiem. Dobra, no ale to i tak jutno mamy już z głowy. Ale zaraz się zrobi ciemno, więc się już nie opłaca. W ogóle zauważyliście, że noc się robi teraz dłuższa. Kurwa, co ja zrobiłem? Tarcza wieśniaka. Postaramy się może zrobić jakieś tutaj zabudowania, bramy. A brama już tu jest z jednej strony. A z drugiej nie ma. Przydałoby się zrobić. Widzę, że starczy nam starczy. Dobra, mamy w sumie nieufortyfikowaną tylko jedną stronę. Więc przyda się ją wydepować z tej strony. Od razu te paznokietki może pozbieramy. Dobra, tu idzie kolejna grupa. I są paznokcie! Niestety na trzecią bramę nas nie będzie stać. Nie ma takiej opcji. A to z tego powodu, że wszystko wywaliliśmy na tą bramę pierwszą. Ej, czemu mi nie chcesz pozwolić wziąć... dobra, wziąłem. Lecimy do tej bramy. Póki jeszcze można. O Jezu, jak ona dostaje po dupie. No, sporo ich tu było. Naprawdę sporo ich tu było. O, południowa brama. Czy brama, tam nie ma bramy. Rekeny są mocne już. Coraz mocniejsze. Chyba stracimy tą wschodnią bramę. Mam nadzieję, że nie. O fuck! Wiecie co? Ja dopiero teraz zauważyłem, że miałem nie ten profil włączony na OBS-ie. Coś mi się przestawiło. O cholera. Miałem włączone na stream. No nic, widzieliście cały czas pokazówki z tego, z YouTube'a i tak dalej, w sensie ilość widzów i tym podobnych. Bardzo was za to przepraszam. To był przypadek. Zaraz to postaram się naprawić. Nie wiem, ile ja to nagrywałem już. Nie mam pojęcia. Więc szybkie cięcie. O, tak powinno być. Jezu, przepraszam was. Nie zauważyłem tego.
Ale miałem podgląd włączony i jakoś tak mi nie padło to w oczy. Dobra, robimy ostrze Sigin na poziom trzeci. Już niestety, jak widzicie, tutaj poziom czwarty. Czwartokreskowy, inaczej tego nie można nazwać. Jest już za złote rogi, a złotych rogów nie chcę marnować. Dobra, no to mamy to. Nie, tu gdzieś pewnie już tu jest. W tych miejscach, w tych okolicach. Czy już mogę zrobić sobie jakiś lepszy armor, czy jeszcze nie? Vulkanir. Coś tam mogę wykraftić. Tych talizmanów muszę więcej ogarnąć. W sumie teraz będzie ognisty. Czy ognisty już był? Nie, nie było, to był drugi o tym. Dobra, no to lecimy w tamto miejsce, gdzie byliśmy. Czyli tutaj. Tam były chyba właśnie te talizmany zamrznięte. Ale widzę, że już nie potrzebuję nawet potek. Ej, coś mi non-stop przestawia. Coś mi przestawia scenerię. To nie wiem co. Enter? O kurde, to mi przestawia. Dobra, przepraszam was. No to się wiele rzeczy w tej chwili wyjaśniło. Gdzie jest ten Newton? Czy ja coś spierdoliłem? Nie. Ej, to on jest już tak daleko? No idź! Nie mogę przejść, cholera! No kurde, jakie MS-y tu są chujowe. Ej, przegramy chyba przeze mnie. Z moją głupotę. Mogłem lecieć do bazy. Mogłem lecieć do bazy. Gdzie on jest? Jest tu. Uff, udało mi się. Dobra, to już nie było ciekawe. Straciliśmy co prawda bramę, ale przynajmniej oszczędziliśmy naszą osadę. Ale to by była głupia śmierć, głupia przegrana. Więc jak ja z nim pisałem, to przypadkowo sobie zmieniłem scenerię. Boże. Aż ja tego nie widziałem. 2 punkty błogosławieństwa do rozdania. Pewno upadek może być spoko. Dobra, weźmiemy tą manę już, jak jesteśmy. I zaraz weźmiemy sobie jeszcze chyba ogień. Może byśmy zrobili te bramy? Jakieś wieżyczki? Tak, to będzie trzeba te bramy porobić, bo... O, nie ma ciętego kamienia! Oh shit! Gdzieś tu był chyba cięty kamień. No, ale to i tak mogę zrobić tylko 4. Niedobrze, niedobrze. Nasz koleżka jest już tutaj. Zrobił ten most na biom zimowy. W takim razie zaraz w sumie będziemy mogli na Fenira iść. Fenir. Jak zwał, tak zwał. Dobra, przekażemy trochę duszy. W sumie to może być problematyczne na tym Bloodmoonie. Ops, przepraszam was. Jak zwykle, wszyscy mają do mnie jakieś problemy. Co to mi się włączyło? Kamera? Hej, hej, hej. Proszę przestać.
Nie będziemy jakoś daleko odchodzić, bo to i tak nie ma sensu. Może są jakieś drzewa, to je pościnam. Żeby tych dusz trochę połapać. Na daną chwilę i tak nic nie zrobimy. Jakbyś jeszcze ten MS miał trochę niższy. Oj, przyjaciel. Zresztą przez to jego pisanie tutaj z nim stwierdziłem sobie filmik, no. Będę musiał wyłączyć sobie ten skrót klawiszowy. No to jest śmieszne, ja nie miałem tego skrótu klawiszowego, nawet dodanego, jakby nie patrzeć. Nie wiem skąd się wziął. Niedawno format robiłem, więc i też wszystkie konfiguracje poszły w cholerę, więc... Nie wiem, czy w OBS-ie jest automatycznie dodana nowa jakby sceneria? Czy skrót klawiszowy do nowej scenerii? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej naprawdę was przepraszam za to. No to coś mi się wydaje, że jeszcze jeden odcinek dzisiaj wleci. To już będę miał zapas na 4 dni. Będzie wielki rendering. Dobrze, że mi przynajmniej nagrywania nie wyłączyło. Dobra. To czekamy, no ty nasze. Bebziki. To najbardziej w sud chyba po dupie dostał, pamiętam. W ogóle brama wschodnia jest otwarta. Pierdzielać mi stąd, dziady. Gałgany. Najlepiej zauważyłem, że trzy osoby jest tutaj grać. Każdy pilnuje osobną stronę bramy. Dzięki temu, nawet jeżeli nie macie drewnianych i tym podobnych, możecie bez problemu to wydepować. O cholera, tu już się widzę, robi nieprzyjemnie. Robi się mega nieprzyjemnie. I need help tutaj, ewidentnie. No dwa, naprawdę? Dobra, wychylujemy się trochę. Nie wiem, czy ten koleżka nie pozabierał nam tych kamieni ciętych. Niestety, jeżeli chodzi o obronę tej naszej wioski tym mieczem, to jest tragedia, no bo one mają takie odporności na tą ciemność, że no nie idzie praktycznie ich kurde pokonać. Już brama poziom trzeci wpadła. No czyli nasz koleżka tu pozabierał wszystko. Przynajmniej sporo dusz. Sporo paznokci. A może jest strong, aczkolwiek myślę, że wypadałoby to poobczyszczać. Bo chyba moim zdaniem jest gorzej. Ale nie zdążę. Gorzej jest stracić ufortyfikowaną bramę niż taką za cztery kamyczki. Ale co, ja się tam znam. Dobra, nie poszło o dziwo źle. Na pewno musimy sobie zrobić jakiś lepszy armor i tarczę. To jest priorytet.
Z tego co widzę, nawet możemy sobie coś pierdyknąć stąd. Teraz będzie ognisty jotun w teorii. O! Ale minus jeden na odporność zimna. O, ta czy ta. A może dzika tarcza? 33, 34, 36. Myślę, że to będzie uniwersalne. I teraz pytanie, zrobiłem czy nie zrobiłem? Nie zrobiłem, bo nie mam przeciwnie dzika, prawda? Tak. Nie, to mam elektryczność minus 1. A, jeszcze elektrycznego nie było w sumie. No właśnie. Nie pamiętam, jaki był ostatni boss. Był cień, był lód, na pewno. Pytanie, czy nie było już ognia? Jak to się kontruje między sobą? Bo na pewno... Nie, czekajcie. Ach, huk, nie pamiętam. Dobra, idziemy dalej tak czy inaczej. Tutaj, gdzie on to podkrywał. Tam was jeszcze nie doprowadziłem, chyba że pójdziemy tu. Ale myślę, że tam, gdzie jest main quest, będzie ciekawiej. Lecimy w to miejsce. Kurde, miecz mogłem naprawić. Lepiej by mi to wyszło. No właśnie, to był zniszczony most. To był ten mościk zniszczony i teraz możemy sobie bez problemu przejść. Jotunowie się nie pojawią tej nocy. I tu jest jaskinia Fenira. Prawda? Aktywuję tą kapliczkę, żeby nie było potem problemów z powrotem. Co było potrzebne? I tak musimy pozabijać tego tunia. Masz przyjaciel chyba już coś tam wrzucił. Oj, powiem wam, że 3 odcinki, a jeszcze 4 widzę, że przed nami to już chyba za dużo na jeden dzień, tak do gadania. Nie przerzucił jeszcze. A, bo musimy tak, fragment Jotuna, fragment kryjówki, wydarzenia i zadania. Czyli i tak nic nie zrobimy, dopóki nie zrobimy tych naszych pseudo-questów. Dobra, no to wracamy i idziemy robić questy. O Jezu, mogłem tędy przejść w sumie. Spadłeś, to twój problem. Ej, czy mi jest zimno, naprawdę? On się wrócił już, czy nie? Akurat, w sumie wydarzenie jest z kurakiem, to polecimy na kuraka i tam chyba jeszcze był jeleń na górze. Z kurakiem musimy znaleźć tego kurczaka, który tu będzie latał. Zresztą zaraz wam to pokażę. Padaj. I szukamy chickena. Gdzieś tu jest. Gdzieś go słychać, tylko pytanie gdzie? Gdzieś tu na dole.
obrażenia. A tu jest jeleń, to od razu polecimy na jelenia. Tyk, 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 o Jezu, jaka mało życia. I znów piotun z zachodu, ja nie wiem, co oni tak się na ten zachód wzięli. Migranci ze wschodu, piotuny z zachodu. Niedobrze. Mam nadzieję, że nic nie będą się tutaj tłuc, bo mam już mieczyk na wyczerpaniu. Ale wy jesteście kurwa upierdliwi. Strasznie upierdliwi. Co mnie tłucze? Egit. Ale teraz już wracamy sobie tą broń naprawić, bo już jest kiepsiutko. W sumie jak zrobiliśmy już sobie cały ten set, znaczy set, zrobiliśmy sobie miecz w sumie na ciemność, to w sumie jakbyśmy zrobili cały set, to odblokowalibyśmy kolejne sperę. W sumie to nie jest głupie. Powiedziałbym nawet, że to była jedna z mądrzejszych rzeczy, jaką powiedziałem w tych odcinkach. Chyba, że licząc to... O, tu jest kamień. Chyba, że licząc to, że będzie jeszcze energetyczny boss, który może mnie rozdupczyć jednym hitem. Wtedy już nie będzie za mądre. To tylko skarb, nie wiem, na czym opłacało się tu wchodzić. No dobra, coś tam jest. Jakieś duperele. Dobra, tylko my musieliśmy jakoś tutaj wchodzić, pamiętam. Nie wiem, czy nie dookoła, ale... Mamy w sumie teleport. Oż ty mendo! Naprawiamy teraz miecz, lecimy do Fenira. Wbijamy te nasze pozostałości kamyczków. I dopiero ogarniemy, co dalej robimy. Pewnie będzie trzeba jeszcze jakieś zadania powykonywać. Ale naprawimy to. O, czy ja coś użyłem? 500 duszy. Dobra, użyłem tamtego. Okej, okay, to już wiemy, do czego służyło. Już wiemy, do czego to służyło. Dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale... Nie pamiętam, czy to tak działało. Naprawdę nie pamiętam, czy to tak działało, jak mówię. No dobra, ale nawet jeżeli zrobię sobie ten set, to będę miał minus 2. Minus 3, 4, 5, 6, 7. Minus 7. A to już nie jest ciekawe. A też jakby nie patrzeć, potrzebne są inne surowce oprócz przędzy. No dobra, to spróbujmy, trudno. Możliwe, że źle to zrobiłem całkowicie i można było to zrobić inaczej, zupełnie inaczej, no ale... Przynajmniej będziemy wiedzieli, co zrobiliśmy nie tak. Noś. Tego nie noś. A nie, to też noś? Nie. To noś. Te dzikie rękawice już nie. Czyli mamy wszystko już w setu, z tego co widzę. I nie dało nam to nic. Żadnych kolejnych umiejętności.
No to jestem bardzo, ale to bardzo zniesmaczony tym wszystkim. Ale przy okazji możemy sobie zrobić jeszcze jakąś tarczę. Jak ekwipunek pełny? Przepraszam bardzo, co tutaj się odpierdziela? Dobra, nieważne. Zaraz pójdziemy, sprzedamy to w pizdu. Ale moi drodzy, dzięki wielkie za ten odcinek. Do zobaczenia już w czwartym odcinku, który muszę dograć, żeby zakończyć tą serię. Już teraz wiem, że takie posiedzenia na pewno nie na daną chwilę, ale no dobra. Trudno, już posiedzę dłużej i nagram to do końca. Tak więc, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia w czwartym odcinku. Czyli będą cztery na pewno. Na razie.